Gościem polskiego Radia Białystok jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Zieliński, przewodniczący Społecznego Komitetu Organizacji Świąt Państwowych i Rocznic Historycznych. Witam pana. Panie się dzień dobry. Zaprosiłam pana do studia tuż przed Dniem Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej, ale w tych dniach wspominamy też inne zbrodnie dokonane na Polakach. Czym dla pana jest obecność prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zelońskiego w katedrze w łódzku? Na obchodach 80 rocznicy zbrodni wołyńskiej. Mamy nadzieję, że sprawy historyczne zostaną wreszcie jakoś ułożone i uporządkowane i że oddamy odpowiednią cześć tym, którzy zostali pomordowani w różnych procesach. Ale czy to tylko symboliczny gest, czy konkret? Trudno powiedzieć, mamy nadzieję i liczymy na to, że początek konkretu, ale czas pokaże, jak będzie naprawdę. Gesty też są ważne, bo od nich się zaczyna, i też inni, patrząc na nie, mogą wzorować się na danych postawach, więc stosunki polsko-ukraińskie dzisiaj dobre stosunki to jest klucz do przyszłości Europy, więc nie tylko te bieżące sprawy muszą być w polu uwagi, nasze wsparcie dla Ukrainy, która walczy za wolność swoją i naszą, determinuje nasze postawy, ale także pamięć historyczna i właśnie te takie bolesne karty przeszłości muszą być wyjaśnione w świetle pełnej prawdy. My do tego dążymy. Temu służy sejmowa uchwała, którą przygotowaliśmy i mamy nadzieję, że będzie też spotykało się z podobnym podejściem ze strony władz ukraińskich i narodu ukraińskiego. Wojna, agresja Rosji zbliżyła Polaków i Ukraińców. Stało się coś, co myśleliśmy, że nie stanie się przez wiele dekad. Czy Ukraina jest gotowa mówić o zbrodni na Polakach popełnionej przez jej? Nazistów. Mamy z tym wciąż jakieś problemy niestety po stronie Ukrainy. Nie, nie, nie bądźmy naiwni, to jednak jest jakiś problem w dalszym ciągu. Ale my musimy robić swoje w dobrej wierze, Mając nadzieję, że jednak nastąpi prędzej czy później jak najszybciej. Oparcie oceny naszych stosunków tych na przyszłość i. Tych dzisiejszych, w oparciu także o prawdę historyczną, jeszcze raz to powtórzę. Natomiast no, niestety naród ukraiński, czy przywódcy państwa ukraińskiego, może nie cały naród, część tego narodu i społeczeństwa, pewnie myśli z innej perspektywy o tym. Yy niż my, bo przecież to Polaków wymordowano wtedy i wymordowali Polaków, Ukraińcy podczas rzezi wołyńskiej I dla nas to jest bolesna karta. I dla nich pewnie. Odkryłyby wiele, wiele bolesnych prawd tak. i mogłyby wprost nawet szok spowodować no właśnie, u samych no Ukraińców. Dla nich może to jest właśnie, jak powiedziałem, inna perspektywa. Na pewno mniej bolesna to jest karta. Dla nich moralnie powinna być bolesna, ale w sensie takiego wymiaru strat członku swojego narodu, jeżeli mówimy o tysiącach zamordowanych Polaków w tamtym czasie to naprawdę jest wielka trauma historyczna i trudno, żebyśmy o niej jako Polacy zapomnieli. Natomiast mamy nadzieję jednak, że powoli będzie postępowało Oby szybko, a nie powoli, ale na razie to są pewne opory. Natomiast myślę, że władze ukraińskie, prezydent Ukrainy, który ciągle podkreśla, że zawdzięcza tyle Polakom, i to jest fakt, no, bardzo dużo zrobiliśmy, nadal robimy, że jednak właśnie zechce też swoje społeczeństwo przekonywać do tego, żebyśmy nie bali się historii, żebyśmy nie bali się prawdy historycznej, bo prawda, jak mówimy, często nas wyzwoli. Prawda powinna rzeczywiście być absolutną podstawą do budowy stosunków na przyszłość, bo jeżeli tej prawdy byśmy unikali, to ona ciągle będzie, Krwawić, Ta rana będzie krwawić, będzie wracać. Trzeba po prostu przyznać się do tego, co było. Przecież dzisiejsi obywatele Ukrainy też nie są winni temu, co się stało wtedy, co zrobili ich przodkowie. Natomiast no, jednak mamy ciągłość historyczną, mamy też pamięć dziejów swoich narodów, i trzeba po prostu o tym po partnersku rozmawiać i jednak uznać ten ból Polaków, naszą krzywdę w tej sprawie. I jednak nie, nie uciekać się do takich jakichś kroków, które mogą sprawiać wrażenie, że czegoś się nie uznaje, albo co gorsze, coś się jeszcze się ale co gorsze, się akceptuje. To by było naj, naj, najgorsze, co może być, prawda, że, że się nie potępia tego, co, potem, co potępione być powinno. Już w środę na wzgórzu krzyży w Gibach, odbędą się główne uroczystości w 78. rocznicę obławy Augustowskiej. Jak Jaką będą miały rangę, bo ostatnie lata były podwójne obchody organizowane przez Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej i Społeczny Komitet Organizacji Świąt Państwowych i Rocznic Historycznych, a także przez wójta gminy Giby. Te obchody zawsze mają charakter wysoki, państwowy, wojskowy, odbywają się z ceremoniałem wojskowym. Patronuje im prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. W skład Komitetu Honorowego Obchodu wchodzą najważniejsze inne osoby w państwie. Prezes Prawa i Sprawiedliwości, pan Jarosław Kaczyński, wicepremier obecnie polskiego rządu. Wchodzi pan premier, minister, minister kultury i dziedzictwa narodowego, pan profesor Piotr Gliński. Minister Obrony Narodowej, pan premier Mariusz Błaszczak, szef Urzędu Spraw Kombatant, Kombatantów i Osób Reprezentowanych, Jan Józef Kasprzyk. Te obchody też są współorganizowane przez cały szereg różnych instytucji służby państwowe, samorządowe, mundurowe. Szkoły i społeczeństwo skupione w różnych organizacjach, tych organizacji jest bardzo dużo. Natomiast dlaczego wciąż wójt gminy Giby organizuje swoje uroczystości? To już jakby jest pytanie do niego, nie do mnie. W tym roku zrobiliśmy wszystko, co było możliwe, żeby uniknąć właśnie tych podwójnych żeby te uroczystości. uroczystości były Dlatego 12 wyznaczyliśmy liczny. je na datę ustawową, sądząc, że już tego nikt nie będzie kwestionował. Wcześniej one były organizowane najbliżej tej daty ustawowej, ale w dniu wolnym od pracy czyli w niedzielę. Ponieważ właśnie komuś to jakoś nie pasowało, czy przeszkadzało, to zrobiliśmy taki krok, żeby, taki oczywisty krok po prostu, żeby obchodzić w tej dacie, w której przypadają te obchody, mimo, że to jest dzień roboczy, więc pewnie nie wszyscy będą mogli wziąć udział z uwagi na obowiązki w pracy, ale mam nadzieję, że jednak będą to w dalszym ciągu i w tym roku liczne, może liczniejsze jeszcze, zapraszam do tego wszystkich obchody, a na pewno godne z ceremoniałem wojskowym, oddamy hołd pomordowanym, będzie apel pamięci, salwa honorowa, będą przemówienia, będą ważne listy od najważniejszych osób w państwie, będą wystąpienia okolicznościowe. Będzie też orkiestra wojskowa, która odegra szereg pieśni patriotycznych. To jest 12 lipca, bo to jest. Ustawą z 2015 roku wskazany, wyznaczony, ustanowiony dzień pamięci ofiar Obawy Augustowskiej, a to przypomnę, był początek tej wielkiej akcji pacyfikacyjnej, właśnie ona rozpoczęła się 12 lipca 1945 roku. W Augustowie w środę będzie też odsłonięcie muru pamięci przy powstającym muzeum obławy Augustowskiej. Była katownia UB, obecnie dom Turka, ma stać się muzeum już w przyszłym roku. Czy wszystko idzie zgodnie z planem? Wszystko idzie zgodnie z umową zawartą z wykonawcą i zgodnie z planem są środki finansowe przeznaczone na ten cel z budżetu państwa. To jest znacząca kwota ponad 60 milionów złotych, to jest kosztowna, e, kosztowna, kosztowne prace, bo to jest obiekt zabytkowy. Zresztą dzięki temu, że on jest zabytkowym obiektem, udało się, udało się go jakiś odkupić. Czas temu bo... wprowadzić na listę obiektów zabytkowych tak, i dzięki tego temu odkupić. Tego domagali się właśnie e, przedstawiciele rodzin, ofiar obławy augustowskiej, innych e, rodzin e, osób więzionych, katowanych w tej katowni ubeckiej. Pomordowanych w czasie i II wojny światowej, i tuż po niej, bo to miejsce zarówno służyło dla Gestapo w czasie wojny, jak i potem dla NKWD i UB po wojnie, kiedy nasi rodacy z. Armii Krajowej, z innych organizacji niepodległościowych nie pogodzili się z nową sowiecką okupacją i narzuconą bagnetem, czołgiem rosyjskim komunistyczną władzą. Więc to miejsce jest uświęcone krwią ofiar. Udało się wprowadzić ten obiekt na listę zabytków i dzięki temu to ułatwiło odkupienie od prywatnego właściciela, który chciał tam zorganizować galerię handlową. Ale wymogi konserwatorskie są na tyle wysokie, że to przestało mu chyba się trochę opłacać. No już nie, nie wnikam Szczegóły, ale na pewno ale nam to Co właściło. w tym muzeum będziemy mogli zobaczyć? To będzie muzeum, które będzie zawierało pamiątki, dokumenty, artefakty, różne przedmioty, które są związane z tamtym czasem. Dostarczane zresztą przez rodziny ofiar obław w już, już jest dosyć dużo, one są ciągle zbierane. Także będzie ten mur pamięci, o którym pani redaktor wspomniała, będzie on odsłonięty, zostanie odsłonięty o 16-12 lipca, właśnie w ramach obchodów rocznicy Bława Augustowskiej, no a potem będzie także miejsce edukacji, miejsce edukacji dla młodzieży. Ma być to nowoczesne muzeum, trochę wzorowane na rozwiązaniach nowoczesnych innych muzeów, np. przykład Muzeum Powstania Warszawskiego, jeżeli chodzi o pewne wizualizacje, pewne formy edukacyjne skierowane do młodych ludzi, bo chcemy, żeby wiedza o obławie. Stawała się coraz mocniejszą częścią, coraz bardziej trwałą częścią świadomości zbiorowej naszej wspólnoty narodowej, ale to oznacza konieczność przekazywania jej młodym pokoleniom, bo to musi być kontynuacja, więc myślę, że w ciekawej formie przekazywana wiedza młodzieży będzie skuteczna, jeżeli chodzi o pamięć i wiedzę o tym, o tej największej zbrodni, która została dokonana już w czasie pokoju, przypomnę, po II wojnie światowej na polskich ziemiach. Z pana inicjatywy powstała Rada do spraw upamiętnienia obławy augustowskiej przy Instytucie Pileckiego. Poza wspomnianym domem pamięci obławy augustowskiej, jakie jeszcze macie plany? Chodzi mi o to, czy będziecie coś robić w związku z zawieszeniem przez prokuratorów IPN-u. Śledztwa dotyczącego obławy. Już zrobiliśmy, wystąpiliśmy jako Rada Społeczna, a także y, pani dyrektor Instytutu, pani profesor Magdalena Gawin, wspólnie wystąpiliśmy do prokuratorów IPN-u o y, rozważenie. W, y, Potrzeby zasadności wznowienia tego śledztwa, czyli o podjęcie go na nowo. Niestety, nie mamy dobrej odpowiedzi na to. Nie rozumiem, dlaczego prokuratorzy IPN-u nie chcą wykonać czynności, które są do wykonania jeszcze, a nie zostały na przeprowadzone. Przykład na przykład nie przesłuchano żyjących jeszcze członków rodzin ofiarobławy Augustowskiej. Na przykład księdza prałata Stanisława Wysockiego, który jest przewodniczącym, prezesem Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej, a stracił w obławie dwie siostry młodziutkie i ojca. Nikt go nie wysłuchał, nie, nie, nie zapoznał się z jego wiedzą, z jego relacjami, z dokumentami, które ma zgromadzone, a także inne. Rodziny, bo korespondowały rodziny na jakby indywidualnie, ale w, przy koordynacji Związku Pamięci Ofiar w Ołustowskich korespondowały z Fed, Federalną Służbą Bezpieczeństwa, z FSB rosyjsko i uzyskały ciekawe dokumenty. Nie wiem, czy IPN te dokumenty ma, bo od księdza ich chyba nie, 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 nie przejmował. I jest kwestia też relacji, pewnych zeznań, pewnych pewnych wspomnień, które mogą być pewną poszlaką do dalszych działań. Tak samo, Pani Redaktor, Szanowni Państwo, nie przesłuchano także członków rodzin tych, którzy byli po drugiej stronie przypomnijmy, że nie tylko NKWD i Armia Czerwona dokonały tej zbrodni, tylko udział w tym mieli też polscy konfidenci z poznaku UB, MO, PPR-u. To oni listy proskrypcyjne sporządzili, dostarczyli Sowietom. Także dzisiaj ja nie chcę wymieniać nazwisk, bo to nie jest moja rola, ale znam część tych nazwisk i członkowie tych rodzin żyją, funkcjonują. Łatwo je byłoby zaprosić do rozmowy. To nie jest tak, że potomkowie mają odpowiedź działalność jakąś za działania swoich ojców czy, 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 czy braci, czy dziadków, ale wiedzę mogą mieć i ta wiedza może być bardzo przydatna. Tego nie zrobiono i dziwię się, że A IPN unika tego. jaka jest argumentacja ipn na wasze argumenty? Na te argumenty to w gruncie rzeczy nawet chyba jakiejś precyzyjnej argumentacji nie otrzymaliśmy poza Takim dosyć dziwnym oczekiwaniem, że to my mamy wskazać te osoby, które należałoby wysłuchać i przesłuchać. No A to czy jest... może jeszcze w tej sprawie interweniować prokurator generalny? Ja do prokuratora generalnego w tej sprawie się zamierzam zwrócić i też złożę taką propozycję Radzie do spraw właśnie tworzonego muzeum, które, która działa przy Instytucie Pileckiego pod moim przewodnictwem, żeby zrobiła to również cała Rada. Oczywiście, tak, to powinno być naprawdę rozważone, bo jeżeli IPN twierdzi, że wszystko zostało już zrobione, my wskazujemy, że nie wszystko, no to dlaczego nie podjąć tych czynności, które powinny być podjęte. Tym bardziej, że mi to przypomina taką decyzję sprzed 30 lat, bo w 1992 roku, a więc u progu naszej współczesnej suwerenności, ówczesna prokuratura wojewódzka w Suwałkach również po raz pierwszy zawiesiła od razu to postępowanie, to śledztwo. No więc jeżeli wtedy zawieszono a, można, a wtedy jeszcze można było dużo zrobić, bo naprawdę wielu z tych, którzy pamiętali, którzy brali udział po jednej czy po drugiej stronie w obławie, żyło i można było świadków przesłuchać i uzyskać istotne informacje. Dzisiaj jest dużo gorzej, bo minęło 30 lat, ale jeszcze coś można zrobić, i mamy podobną sytuację. Dziwne to ja mam wrażenie, niestety, że tutaj nie ma wystarczającej woli żeby zbadać ten polski wątek właśnie bo my ciągle mówimy A o tym, dlaczego że... nie ma tej woli Panie redaktor w przypadku prokuratorów i u nie chcę się domyślać bo nie mam Podstaw, nie mam przesłanek, ale tak w ogóle w odniesieniu do wszystkich i tych, którzy organizują te podwójne obchody, i tych, którzy umniejszają rangę yy, i wielkość tej zbrodni, mówiąc ciągle o tych około 600 ofiarach. A już Czyli dzisiaj sugeruje pan, że ktoś coś ma do. A już życia? dzisiaj wiemy, to jest temat niewygodny, tak dla wielu oczywiście. Myślę, że echa yy, takich działań rezultatowych dzieci i wnuków wciąż wracają w Polsce, nie tylko w tej sprawie. No, pamiętamy, jaka była sytuacja choćby z ustawą dezypokizacyjną. Ja już nie chcę tej, tej analogii ciągnąć, ale naprawdę nie chcę nikogo oskarżać imiennie i bezpośrednio o takie czy inne motywacje, ale jednak no mamy do czynienia z takim jakimś oporem świadomym, czy półświadomym, czy nieświadomym, trudno powiedzieć w przypadku poszczególnych osób i środowisk, jak to jest, ale wydaje mi się, że Właśnie tak jak mówiliśmy o, o, o sytuacji, o sprawie rzezi, rzezi wołyńskiej, jeżeli chodzi o Ukraińców, ich postawę, to tutaj no Polacy muszą, również polscy postkomuniści muszą po prostu uznać, że niestety formacje ubeckie i komunistyczne w tamtym czasie brały udział w tej zbrodni, dlatego że no, oni po prostu robili kariery na nowej władzy narzuconej czołgami sowieckimi. Kiedy jedni ginęli, to drudzy robili kariery i po prostu dzisiaj Trudno się, im do tego, trudno się spadkobiercom biologicznym bądź ideologicznym do tego przyznać. Przypomnę tylko jedno nazwisko, bo może warto w tym kontekście. Oddziałami pierwszego pułku praskiego, ludowego wojska polskiego, bo i wojsko ludowe, polskie ludowe wojsko brało udział, dowodził Maksymilian Sznepf. Nazwisko chyba znane i wywołujące jakieś skojarzenia również dzisiaj, jeżeli chodzi o Znanego, aktywnego do niedawna i może jeszcze dziś aktywnego potomka tego dowódcy wojskowego. Jeszcze przed dniem pamięci ofiar obławy Augustowskiej, czyli jutro będzie można obejrzeć między innymi rekonstrukcję wydarzeń z 1945 roku, czyli co, gdzie i kiedy? Bo miejsce też jest konkretne. Tak, to miejsce jest konkretne to jest miejsce, gdzie wszystko to wskazuje, tak wynika z. Informacje, jakie uzyskały rodziny Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej od Stowarzyszenia Memoriał, zwłaszcza od profesora Nikity Pietrowa, rosyjskiego badacza właśnie zbrodni obławy augustowskiej, I z innych przesłanek wynika, że tam mógł być i prawdopodobnie był ostatni tymczasowy obóz ofiar obławy augustowskiej przed ich egzekucją. To... Mówiąc o obozie, nie myślę o jakiejś, o jakiejś strukturze, infrastrukturze, ogrodzeniach, jakichś budynkach, obiektach. Nie myślę po prostu o miejscu, które, o, postoju. Na które, no, o postoju, na które właśnie zwiedziono, zwiedziono, czy zgoniono aresztowanych. A przypomnijmy, że aresztowano ponad 7 tysięcy osób w tam, właśnie w tej akcji pacyfikacyjnej, a jak dzisiaj wiemy, około, może ponad, ponad 2 tysiące osób nie wróciło do swoich domów. Nie 600, tylko znacznie więcej. No i właśnie stamtąd prawdopodobnie wywożono, czy Przynajmniej część osób aresztowanych na miejsce egzekucji. Dzisiaj wskazuje się, leżące po stronie białoruskiej już leżącą po stronie białoruskiej miejscowość kalety. Trzeba oczywiście przebadać, czy tam są szczątki pomordowanych, ale na razie białoruś nam tego nie umożliwia. No, i tam właśnie rok temu odsłoniliśmy instalację memorialną. Ja nazwałem to roboczo Ostatnim Krzykiem Obławy. Ta nazwa gdzieś funkcjonuje w rozmowach yy, ludzi, którzy tą sprawą się zajmują. To jest, mie to jest miejsce już nie symboliczne, tylko realne. Bo wzgórze Krzyży w Gibach jest miejscem symbolicznym. Sądzono że przez jakiś czas, że tam leżą szczątki pomordowanych, ale okazało się, że nie. Ale miejsce się utrwaliło i to z wzgórze Krzyży przypomina właśnie zbrodnię obławy augustowskiej. Tam obchodzimy właśnie kolejne rocznice. I w tym lesie, w Puszczy Augustowskiej, właśnie będzie miała miejsce jutro, więc 11 lipca o godzinie 17 Rekonstrukcja historyczna. Bardzo wymowna. Ja już raz ją widziałem, bo ona była prezentowana rok temu przy odsłonięciu. I poświęceniu tego miejsca tej instalacji memorialnej. Będzie oczywiście także podniesienie flagi na maszt, odpiewanie hymnu. Będą śpiewane pieśni patriotyczne z udziałem znacznej liczby młodych ludzi, właśnie młodzieży, harcerzy, którzy przyjadą w to miejsce. Także zapraszam również właśnie do, na, na tę część obchodów rocznicy obławy augustowskiej, 78. rocznicy zbrodni obławy augustowskiej, a potem właśnie 12. Lipca o godzinie 11 do GIP, a o 16 do Augustowa. W zachowaniu pamięci ofiar obuławy augustowskiej służą też między innymi pomniki w suwałkach Augustowie, Sokółce, tablica pamięci na grobie nieznanego żołnierza w Warszawie czy tablica pamięci na Jasnej Górze. W pielęgnowanie historii angażuje się też młodzież. Coraz więcej uczniów uczestniczy w wojewódzkim konkursie historyczno-literackim, by czas nie zaćmił i nie pamięć. A ta inicjatywa ma już 11 lat, a gościem polskiego radia Białystok był jej pomysłodawca poseł Jarosław Zieliński. Dobrze pani to powiedziała, bo bardzo przywiązany do tego konkursu jestem i cieszę się, że on się nam tak mocno utrwalił już, a dziękuję też pani kurator Oświaty w Białymstoku, że jest w ostatnich latach współorganizatorką razem ze mną tego konkursu. Dziękuję panu za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo.